Witamy, drodzy Państwo, w części drugiej, która będzie konsekwencją tej części pierwszej, w której mówiliśmy o niejakim Donaldzie Tusku, czyli czytaj Józef Piłsudski, czyli ale kilkadziesiąt lat później, drodzy Państwo, czyli model Piłsudskiego, czyli model takiego człowieka, który ma taką psychikę, drodzy Państwo, który doprowadza do sytuacji, w której realizuje niby rządy socjalistyczne, drodzy Państwo, czy narodowo-socjalistyczne, to co robił w sumie Kaczyński, tak? Narodowy socjalizm robił, który doprowadza wcześniej czy później do wojny. A w przypadku Polski wojna w konfrontacji z dwoma sąsiadami, bandziorami, drodzy Państwo, kończy się ludobójstwem. I w sumie o to chodzi, żeby Tusk realizował taką politykę, która w konsekwencji kilku lat, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, doprowadzi do wojny, która skończy się eksterminacją. Tu nie chodzi o zabór mienia, o zabór ziemi, drodzy Państwo, bo oni już to kontrolują. Tu chodzi o możliwość bezkarnej eksterminacji. Znowu kolejnych 10 milionów Polaków, tak? Dzisiaj by nas było, gdyby nie druga wojna światowa, by nas było 80 milionów. Jest nas 40 niecałe. Gdy będzie eksterminacja, będzie nas kolejne 10 milionów. To jest cel główny tej wojny, eksterminacja Polaków. My przestrzegamy przed tą, że o to chodzi naszym wrogom. Nie o zabór elektrowni, wiatraków, drodzy Państwo, bo każdy się tym emocjonuje. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o wymordowanie 10 milionów Polaków. Kto jest potrzebny, żeby to zrealizować? Potrzebny jest nowy Piłsudski, ponieważ Piłsudski się sprawdził, tak, doprowadził do tej sytuacji poprzez realizowanie takiej polityki omnipotentnego państwa socjalizmu, ale bez dobrej doktryny wojennej, gdzie generałowie zarabiali więcej niż na Zachodzie, ale nie mieli pojęcia, bo to byli zupełni, to byli legioniści, nie mieli pojęcia o wojsku. Drodzy Państwo, summa summarum doprowadziło do sytuacji, w której konfrontacja wojenna została przegrana i umożliwiło to jednej i drugiej stronie, czyli i Sowietom, i Niemcom, mordy, masowe mordy ludobójcze, czyli około 9-11 milionów Polaków, tak? Ponieważ tam w środku był mord jeszcze Żydów, no więc po wojnie zrobił się larum Holokaustu Żydów, który zginęło do 6 milionów. Być może tak było, drodzy Państwo, nie będziemy tego negować, ale, drodzy Państwo, zginęło przede wszystkim 8-11 milionów Polaków, tak? Więc i od tego się w ogóle zaczęła II wojna światowa, czyli mord w Piaśnicy, prawda? Intelligenz Action, operacja w Wielkopolsce, drodzy Państwo. One tam miały jakieś kryptonimy wszystkie, drodzy Państwo, ale generalnie te cztery i tak dalej, ale nie tylko. Drodzy Państwo, ale żeby to się stało, w Polsce trzeba było zainstalować człowieka na usługach obcych, który tak poprowadzi politykę wewnętrzną, przede wszystkim wojskową, bo zauważmy, że Piłsudski od samego początku, od czasu właśnie tymczasowej Rady Stanu, nie od czasu przyjazdu, drodzy Państwo, stał na czele Wojska Polskiego. Człowiek, który kompletnie się nie znał. Chodziło o to, żeby dać tam ignoranta, który tak poprowadzi wojsko, obsadzi generałami, którzy nie będą mieli pojęcia, jeszcze wydadzą rozkaz do Rosjan nie strzelać to, co zrobił Ryś Śmigły, tak, drodzy Państwo. Bo wojsko obowiązuje, to jest, drodzy Państwo, w jakimś sensie monarchia, tak? To jest hierarchia. Tam są rozkazy. Jeżeli rozkaz wyda generał niżej, a niżsi jeszcze niżej, drodzy Państwo, no to wojna musi być przegrana, tak? Drodzy Państwo, w tej części powiemy Wam coś o tym, co już udało się Piłsudskiemu nazywanemu Tuskiem, czy Tuskiem nazywanemu, który powinien mieć przydomek Piłsudski. Mówiliśmy o tym, że napisał pracę magisterską, prawda, o Piłsudskim, także to jest oddany, zresztą on zrobił wykłady o Piłsudskim, jest to oddany Piłsudczyk, a to już gwarantuje, jak ktoś jest oddanym Piłsudczykiem, że doprowadzi Polskę do rzezi, tak? I naród polski do rzezi, przepraszam, do możliwości rzezi, tak byśmy powiedzieli. Więc przypomnijmy to, co tak ogólnie się mówi, że zrujnował, ale tu są pewne elementy, tak? Mówiliśmy, katastrofa smoleńska, wypowiedzieliśmy się w tej kwestii, zareagowaliśmy jako obywatel Rzeczpospolitej i wprowadzono pakt fiskalny, drodzy Państwo, w 2012 roku. Dokładnie Tusk bez problemu podpisał 2 marca 2012 roku. Żeby było jasne, my nie mówimy, że Morawiecki był lepszy. To był też Piłsudczyk, ale można powiedzieć, że nie umywa się do Tuska. Nie umywa się do Tuska. Jeżeli chodzi o Piłsudczykowanie Morawieckiego i Kaczyńskiego, to jest, byśmy powiedzieli, jedna druga Tuska.
drodzy Państwo, i został, wszedł w życie 1 stycznia 2013 roku. I myśmy 25 lutego 2013 roku, jako znowu obywatel, dzisiaj musimy to jakby pokazać, przepraszam, bo ktoś powie, chwali się, no nie, jako obywatel Rzeczpospolitej, nie jako król Polski, którym jesteśmy od 16 lipca 2016 roku, a tu mówimy o dacie 25 lutego 2013 rok, czyli między, można powiedzieć, drodzy Państwo, znaczy w sytuacji, kiedy to było procedowane i weszło, myśmy zareagowali. Przeczytamy wam, drodzy Państwo, ten tekst. To było zawiadomienie do prokuratury. Skończyło się, wiadomo, znowu takim, że prokuratura dwa razy odmawiała, sąd też odmówił, ale my przeczytamy to nasze pismo, bo ono nigdzie nie jest publikowane, więc wypadałoby, żebyście posłuchali, jak zachowaliśmy się jeszcze zanim zostaliśmy królem, jako obywatel. Podaliśmy jedno pismo z 6 maja 2010 roku odnośnie katastrofy smoleńskiej. Spójrzcie sobie poprzednie nasze wypowiedź, 2 grudnia, a teraz podamy wam, przeczytamy wam drugie. Jest długie, troszkę nużące, ale drodzy Państwo, uważamy, że jest ważne, żeby uzmysłowić, drodzy Państwo, co niejaki Donald Tusk, my go nazywamy Józef Piłsudski, drodzy Państwo, no zrobił. Zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, pismo z 25 lutego 2013 roku. Proszę Państwa, oczywiście ma tutaj wszystkie te parametry wysyłania, bo nawet ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru to przyszło, drodzy Państwo, przyszło do 25 lutego 2013 roku. Czy ktoś tutaj z prokuratury podpisał, drodzy Państwo? No tak, podpis odbiorcy jest tutaj, drodzy Państwo, 4 marca 2013 roku prokuratura odebrała. Także to nie ulega wątpliwości, że to pismo zostało wysłane i odebrane. Czyli zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, marszałka Sejmu i prezydium Sejmu Ewę Kopacz, marszałka Senatu i prezydium Senatu Bogdana Borusewicza, przez posłów i senatorów głosujących za paktem fiskalnym. Jako osoby publiczne podają adresy do doręczeń dla tych osób, jako ich miejsce pracy odpowiednio. To jest odpowiednio. Kancelaria Premiera, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Sejmu i Senatu. I teraz tekst. Obserwując proces legislacji, w tym głosowania, ratyfikowania, w nawiasie, tak zwanego paktu fiskalnego w Sejmie i Senacie, rozpoznających rządowy projekt, raczej przeczytamy całą nazwę tego paktu, się nazywał Rządowy Projekt Ustawy o ratyfikacji Traktatu o Stabilności i Koordynacji Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 roku. Dalej, pakt fiskalny, tak będziemy nazywać ten dokument. Doszedłem do wniosku, drodzy Państwo, piszemy to jako Wojciech Edward Leszczyński, obywatel Rzeczpospolitej. Jako obywatel, doszedłem do wniosku jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, że zostało popełnione przestępstwo urzędnicze naruszające interes społeczny, interes publiczny zapisany wprost w artykule 231 Kodeksu Karnego. Dodatkowo moim zdaniem, przepraszamy, dodatkowo moim zdaniem został naruszony artykuł 127 paragraf 1 Kodeksu Karnego oraz artykuł 127 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Pozbawienie niepodległości Rzeczypospolitej. Zachodzi też podejrzenie narażenia Skarbu Państwa na szkodę wielkich rozmiarów. Moim obowiązkiem jako obywatela RP jest podzielenie się podejrzeniami z organem państwowym ustawowo ścigającym przestępstwa, czyli z prokuraturą. Moim zdaniem zgłaszane przestępstwo urzędnicze polega na nadużyciu uprawnień przez naruszenie artykułu 231 Kodeksu Karnego przez rząd reprezentowany przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, nadużyciu uprawnień poprzez naruszenie artykułu 231 Kodeksu Karnego przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz oraz prezydium Sejmu, nadużyciu uprawnień poprzez naruszenie artykułu 231 Kodeksu Karnego przez marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz prezydium Senatu. Dowodem na popełnienie wyżej wymienionych przestępstw są materiały ogólnie dostępne, m.in. w postaci stenogramów obrad Sejmu z dnia 20 lutego 2013 roku oraz stenogramów posiedzenia Senatu z 21 lutego 2013 roku, częściowo w załączeniu. Odnoszę wrażenie, że naruszyli
że naruszyli prawo karne również posłowie i senatorowie głosujący za paktem fiskalnym w postaci sprzeniewierzenia się przysiędze poselskiej i senatorskiej poprzez wybranie lojalności partyjnej, notabene pod wpływem przymusu, przemocy, tzw. dyscypliny partyjnej, przed konstytucyjną lojalnością posła czy senatora przed narodem. Przysięga posła i senatora III RP brzmi: Dziennik Ustaw, czyli Konstytucja z 97 roku, numer 78, pozycja 483, rozdział 4, posłowie i senatorowie, artykuł 104, paragraf 2. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubowanie może być zakończone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Przysięga premiera brzmi, i znowu tutaj Dziennik Ustaw, czyli Konstytucja z 97 roku, artykuł 200, artykuł 151. Tak przysięga premier. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, bo tak samo wiceprezes przysięga, minister też tak przysięga, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga może być złożona z dodatkiem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Teraz uzasadnienie tego zawiadomienia do prokuratury na Tuska, Kopacz i Borusewicza. Sam fakt, że rząd polski jako władza wykonawcza składa do Sejmu projekty ustaw, jest skrajnie patologiczne, bo to jest władza ustawodawcza, a nie uchwałodawcza. Premier, będący jednocześnie szefem partii PO, de facto poprzez bezprawny przymus tzw. dyscypliną partyjną kontroluje Sejm i Senat. Jest to problem ustrojowy, w którym rząd nie respektuje artykułu 10 Konstytucji, tzw. rozdzielności władz. Przyczyna obecnej patologii legislacyjnej wywodzi się z kompletnego braku kultury politycznej, a i zapewne braku podstawowej wiedzy konstytucyjnej przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, niestety w sposób patologiczny zmiksowanej. Nie powinno być tak, że poseł jest jednocześnie we władzy ustawodawczej, czyli jest ministrem, i odwrotnie. Nie powinno być tak. Ta konstytucja Stoltzmana, czyli Kaczyńskiego, na to zezwala, ale tak nie powinno być. Oczywiście nieznajomość prawa w żadnym stopniu nie tłumaczy funkcjonariuszy publicznych, posłów i senatorów. Zarzut pierwszy. Jest pewne, że pakt fiskalny ogranicza naszą niepodległość. To nie polski Sejm i Senat, ale urzędnicy z Brukseli będą kształtować parametry naszego budżetu krajowego, założenia budżetowe, a tym samym będą wpływać m.in. na kurs walutowy polskiej złotówki. Przystępowanie więc do paktu fiskalnego bez wprowadzenia euro jest skrajną głupotą, bo naraża skarb państwa na szkody wielkich rozmiarów. Czyli nie opowiadamy się, broń Boże, tu za euro, tylko mówimy bez tego jakby tutaj warunku, tak? Schemat jest prosty. Albo zaakceptujemy parametry budżetowe narzucone nam z Brukseli, kształtujące w efekcie nasz kurs walutowy, albo płacimy kary finansowe. Niekorzystny kurs walutowy jest w stanie zniszczyć każdą gospodarkę tak, jak to czyni fałszywa moneta. Pakt fiskalny nie daje nam żadnych realnych praw, nie gwarantuje nam decyzyjności, natomiast przewiduje kary finansowe wobec polskiego skarbu państwa, i to wielkich rozmiarów. Samo więc podpisanie go przez premiera naruszyło rażąco interes publiczny. Należy nie propagandowo czy ideologicznie zmierzyć korzyści i straty, ale określić wymierne korzyści i wymierne koszty. Nie ma wymiernych korzyści, są tylko propagandowe, ale są konkretne straty, SIK. Jednocześnie można premierowi Donaldowi Tuskowi za podpisanie tak niekorzystnej umowy traktatu postawić zarzut narażenia skarbu państwa na szkodę wielkich rozmiarów. Logika sankcji i kar paktu fiskalnego jest taka, że za nierespektowanie narzuconych parametrów lub nadmierny deficyt budżetowy Polski dokonany przez akurat rządzących odpowie finansowo nie kadra rządząca, ale skarb państwa. Jednocześnie kara, sankcja finansowa będzie transferowana za granicę. Tym samym mogą być transferowane miliony, miliardy złotych zamienionych wcześniej na euro, wpływając na kurs własnej waluty, wymiaru niewstrzemięźliwości naszych rządzących. Widząc obecną sytuację budżetową Polski, czyli 2013 rok, znajdujemy się w fazie tzw. nadmiernego deficytu ogłoszonego przez urzędników Brukseli. Scenariusz jest taki, jest nie tyle prawdopodobny, ale pewny. Obecnie za nadmierny nasz deficyt krajowy Bruksela nie może nas karać, bo po ratyfikowaniu traktatu będzie mogła. Obrazowo wygląda to tak, jakbyśmy zapisali w ustawie, traktacie międzynarodowym, przegłosowanym zwykłą większością głosów, że za mandaty drogowe będziemy płacić w euro
Nie na rzecz naszego skarbu państwa, ale na rzecz Unii Europejskiej. Dlaczego za nasz nadmierny deficyt budżetowy mamy płacić kary do Brukseli? Nie ma logicznego wytłumaczenia. Jest to więc groźny precedens. Dodatkowo taki zapis ustawowy może powodować zagrożenie, że polski prounijny rząd świadomie przekroczył zapisane progi deficytu budżetowego, by wytransferować z polskiego skarbu państwa kary finansowe, niby legalny transfer pieniędzy, na rzecz skarbu unijnego, na dzielenie którego konkretnie tych kar nie będziemy mieć najmniejszego wpływu. Zaznaczam, że każdy myślący wie, że deficyt budżetowy robią konkretni ludzie, a nie państwo, więc przerzucanie odpowiedzialności finansowych za działania konkretnych ludzi na skarb państwa, czyli w rzeczywistości na Polaków, jest skrajnie szkodliwe. Logiczna i motywująca do dobrego rządzenia byłaby sytuacja, w której za nadmierny deficyt budżetowy płacą akurat rządzący i ich partie polityczne. Drodzy Państwo, tak swoją drogą, popatrzcie, jaki kapitał mają partie polityczne? No zerowy, tak? Bo spółka z o.o. musi mieć 5 tysięcy w tej chwili. A ile ma, jaki ma kapitał partia? No zero, drodzy Państwo. I dajemy cały majątek narodowy partii, która ma kapitał zerowy. To jest szok, prawda? To taka dygresja, drodzy Państwo. Logiczna i motywująca do dobrego rządzenia byłaby sytuacja, w której na nadmierny deficyt budżetowy płacą akurat rządzący i ich partie polityczne biorące dotacje z budżetu państwa. Sytuacja, w której za partactwo rządzących, wywodzących się z konkretnych partii politycznych, płaci naród, jest skrajnie patologiczne w myśl przysłowia cygan zawinił, kowala powiesili. Nie dziwi, że partyjny premier próbuje przerzucić swoją odpowiedzialność na budżet na Polaków, za budżet na Polaków, ale dlaczego sankcje za poczynania partyjnego rządu ma płacić skarb państwa i to na rzecz Unii Europejskiej, tego nie rozumiem. Widać od razu ignorancję premiera Donalda Tuska, który za szaleństwa rządzących, w tym własnej osoby, chce karać polski naród. I to na rzecz skarbu Unii Europejskiej. Umowa, w której są tylko obowiązki, a nie ma rzeczywistych praw, jest skrajnie niekorzystna. Fanaberie chęci bycia przy stole obrad bez prawa głosu może premier Donald Tusk realizować za swoje własne prywatne pieniądze, choć i te są budżetowe, a nie za pieniądze publiczne. Zarzut drugi. Sposób procedowania, czyli legislacji ustawy ratyfikującej pakt fiskalny w pełni pokazuje arogancję władzy i lekceważenie, obrażanie w sensie prawnym konstytucji i regulaminów Sejmu i Senatu. Dziwi też ekspresowe tempo głosowania w Senacie, podczas gdy na przykład regulamin Senatu wymaga, by senatorowie otrzymali porządek obrad i materiały na co najmniej 3 dni przed głosowaniem. W tym konkretnym przypadku ustawa była głosowana w Sejmie 20 lutego 2013 roku, a w Senacie już następnego dnia. Z całkowitego zaskoczenia. Tak nie ratyfikuje się ustaw regulujących przechodzenie przez ulicę, a co dopiero umowy międzynarodowej. Mimo to na posiedzeniu Senatu padły słowa o jednej oficjalnej ekspertyzie, która wskazuje, że Sejm winien głosować większością bezwzględną, to jest 2/3. Mimo to na posiedzeniu Senatu padły słowa o jednej oficjalnej ekspertyzie, która wskazuje, że Sejm, ktoś tam mądry to podpowiedział, że Sejm winien był głosować większością bezwzględną, to jest 2/3, która nie została osiągnięta. A głosował zwykłą większością, prawda? Powinien 2/3, bo tak mówię o traktatach międzynarodowych. Ktoś mądry to napisał. Senat jako organ konstytucyjnie stojący na straży praw i poszanowania konstytucji winien więc oddalić taką ustawę, czyli oddalić ją, że jest źle podjęta. Oczywiście w regulaminowym trybie. Zamiast tego marszałek Senatu Bogdan Borusewicz ostentacyjnie narusza regulamin Senatu i poddaje pod głosowanie ustawę pakt fiskalny bez zachowania 3-dniowego terminu na powiadomienie senatorów i zaopatrzenie ich w tekst ustawy, nad którą będą głosować. Ze stenogramu obrad Senatu jednoznacznie wynika, że większość senatorów nie czytała ustawy, bo jej nie miała. Czy to normalne, by polski senator stojący na straży praw Rzeczypospolitej głosował nad ustawą, której mu nie dostarczono? Podkreślam fakt odstępu jednego dnia pomiędzy obradami Sejmu i głosowaniem nad paktem fiskalnym w Sejmie, a obradami Senatu. Odpada argument, że senator winien zapoznać się na bieżąco z przyjętymi przez Sejm ustawami. Zmiana porządku obrad Senatu była ewidentnym nadużyciem prawa, naruszeniem regulaminu Senatu, a przede wszystkim była podstępem. Najpilniejsi senatorzy mogli co najwyżej od jednego dnia zapoznać się z ustawą przegłosowaną w Sejmie. Senatorowie mieli wiedzę o określonym porządku obrad i co logiczne przygotowali się na ten porządek obrad. Zaskoczenie ich zmianą porządku obrad było naruszeniem regulaminu Senatu, a przede wszystkim zbędnym pośpiechem.
Nie wytłumaczył ani senator sprawozdawca, ani marszałek senatu, po co ten pośpiech. Można się domyślać, że chodziło o to, że rządowi brakuje pieniędzy, a instytucje finansowe międzynarodowe oraz ratingowe uzależniły zakup polskich obligacji rządowych od przegłosowania paktu fiskalnego. Jest to warunek szantażu finansowego wobec polskiego rządu, który w obecnym systemie ustrojowym może forsować przemocą poprzez dyscyplinę partyjną w Sejmie i Senacie, tzw. ustawy rządowe. Nie można tego tolerować, bo odnoszę wrażenie, że Sejm i Senat pod przywództwem partyjnego rządu PO zaczyna realizować powolny rozbiór Polski na karczocha, czyli listek po listku. Brak reakcji społeczeństwa, a szczególnie prokuratury, może skutkować, że kolejne ustawy ograniczające naszą suwerenność zostaną w ten sam sposób lub podobnie przegłosowane. Także po pewnym czasie konstytucyjne organy państwa polskiego staną się zwykłym urzędem, departamentem Unii Europejskiej. Być może już tak jest, więc najwyższy czas temu się przeciwstawić. Warto zauważyć, że organy europejskie, Unii Europejskiej nie są poddawane demokratycznym wyborom, więc kontrolę nad Polską szybko mogą przejąć ludzie i organizacje kompletnie wyodrębnione z procesów demokratycznych. Jest to groźny proces i mam wrażenie, że pakt fiskalny, jak i całe poczynania partii politycznej PO są sprowadzone do realizowania faktów dokonanych i przekraczania progów reakcji społecznej, aż będzie za późno, jak za czasów Sejmu Rozbiorowego 1773-1775. Trochę historii. Sejm ten 30 września, ten rozbiorowy, 1773 roku ratyfikował traktat podziałowy rozbiorowy. W marcu 1775 roku podpisany został bardzo niekorzystny traktat handlowy z Prusami, który na wiele lat osłabił polski handel bałtycki. 11 kwietnia 1775 roku Sejm zakończył swoją działalność na niekorzyść Polski. Kolejnym Sejmem był Sejm Grodziński 1793 roku. Postanowienia tego Sejmu, podpisanie wieczystego przymierza polsko-rosyjskiego, Polska stała się ponownie protektoratem rosyjskim. Rosja miała prawo posiadać na terytorium Rzeczypospolitej magazyny wojskowe i mogła wprowadzić swoje wojska, kiedy tylko uznała za stosowne. Polska zobowiązała się nie zawierać sojuszy bez zgody Petersburga. Przedstawicielstwa dyplomatyczne w państwach trzecich miały działać wspólnie. Zatwierdzenie drugiego rozbioru Polski pomiędzy Rosją i Prusy. Odrzucenie Konstytucji 3 maja i przywrócenie Rady Nieustającej, na czele której stał ambasador rosyjski, oraz praw kardynalnych, wolna elekcja, liberum veto, którą gwarantką została Katarzyna II. Zredukowanie liczebności wojska polskiego do 15 tysięcy. Zatwierdzenie praw mieszczan, zniesienie orderu Virtuti Militari, tron elekcyjny, rozwiązanie Konfederacji Targowickiej. Głosowanie odbywało się zwykłą większością głosów. To było z Wikipedii. Wyraźnie widać per analogum, że jesteśmy w fazie kolejnego rozbioru Polski. Przypomnijmy konkretne fakty z pierwszego rozbioru Polski. Decyzja o pierwszym rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie 1771 roku. Jednak ambasador rosyjski Kasper von Saldern miał polecenie trzymania Polaków w nieświadomości. 18 września 1772 roku Rosja, Austria i Prusy ratyfikowały fakt rozbioru Rzeczypospolitej, żądając zwołania Sejmu dla przeprowadzenia cesji z Wikipedii. Jak widać z powyższego, procedura pozbawienia państwowości Polski przez Polaków, Sejm i Senat i Króla jest dość dobrze opanowana przez naszych sąsiadów. Za przyzwoleniem innych krajów europejskich tylko Turcja sprzeciwiła się traktatu rozbioru Polski. Zarzut trzeci. Funkcjonariusze publiczni, urzędnicy i wszelkie osoby na żołdzie Skarbu Państwa winni respektować zasady praworządności. W tym konkretnym przypadku, tak w Sejmie jak w Senacie, marszałkowie będący na żołdzie Skarbu Państwa w sposób podwójny, a nawet potrójny, bo jako posłowie, jako członkowie Prezydium Sejmu i Senatu, jako funkcyjni przedstawiciele partii politycznej PO, otrzymującej dotacje z budżetu państwa, rażąco naruszyli praworządność ze skutkiem naruszenia interesu publicznego. Otóż Konstytucja w artykułach 89 i 90 wyraźnie określa zasadę ratyfikacji umowy międzynarodowej. Pakt fiskalny spełnia wymogi zapisu artykułu 89 ust. 1 punkt 4. To jest sytuacja, w której umowa międzynarodowa dotyczy znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. Zastosowanie ma więc w takim przypadku wymóg uchwalenia odpowiedniej ustawy. O takiej odpowiedniej ustawie mówi artykuł 90 Konstytucji. Ważny jest tu artykuł 90 ust. 2 Konstytucji, która do wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalona przez Sejm 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Artykuł 90 ust. 3 Konstytucji dopuszcza możliwość referendum krajowego w takich sprawach.
Co najważniejsze jednak, ufając sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, odpowiednia ustawa, czyli referendum, podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiej uchwały brak. Sik. Marszałkowie Sejmu i Senatu procedowali, jakby nie chodziło o ratyfikację umowy międzynarodowej. Naruszyli tym samym prawo, a konkretnie artykuł 231 kodeksu karnego. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, czy umowa, pakt fiskalny była korzystna, czy niekorzystna dla Polski. W obu sytuacjach winna być legislacyjnie procedowana zgodnie z przepisami prawa, szczególnie konstytucji i regulaminów Sejmu i Senatu. Sama preambuła ustawy paktu fiskalnego klasyfikuje ją jako umowa międzynarodowa. Oczywistych rzeczy się nie dowodzi, ani im nie zaprzecza. Prezydium Sejmu i Senatu zaprzeczyło jednak oczywistości. Co najgorsze, nawet zakładając, że procedowano nad zwykłą, a nie szczególną ustawą, naruszono praworządność tak w Sejmie, m.in. niezwrócenie jej po sprzeciwie do komisji, jak i w Senacie. Toż samo, co w Sejmie. A ponadto, jako organ kontrolny, nie przedstawiono senatorom opinii prawnej co do faktu, czy jest to umowa międzynarodowa, czy nie. Oraz nie zwrócono po sprzeciwie prac do komisji, a przede wszystkim nie zaopatrzono senatorów w ustawę i traktat na 3 dni przed terminem głosowania. Nie respektowano głosowań, nie 3 dni, no bo było na pierwszym dniu, więc to nawet nie da się próbować udowodnić, tak? Nie respektowano głosowania w ramach porządku obrad, o którym senatorowie byliby powiadomieni co najmniej na 3 dni przed głosowaniem lub o którym zmianach porządku obrad senatorowie mogliby się spodziewać. Chodzi o ustawy przegłosowane w Sejmie więcej niż 3 dni wcześniej niż posiedzenie Senatu. Zarzut czwarty. Jak łatwo zauważalna nomen omen platforma łącząca marszałek Sejmu, marszałka Senatu, premiera oraz prezydenta, któremu zostanie przedłożona do podpisu ustawa. Otóż łączy ich przynależność do partii politycznej PO, co ich łączyło, tych wszystkich ludzi. Z czego pierwsi trzej wymienieni zajmują eksponowane pozycje i są aktywnymi. Tutaj oni w ogóle nie znają pojęcia inkompatybiliów, inkompatybilitas, drodzy Państwo, kompletnie, tak, rozdzielności stanowisk. Prominentnymi członkami tej partii politycznej Donald Tusk jest przewodniczącym partii PO, Ewa Kopacz jest wiceprzewodniczącym partii PO. Fakt ten ma ogromne znaczenie prawne, konflikt interesów, drodzy Państwo. Jeszcze jest troszeczkę tego tekstu, uzbrójcie się w cierpliwość, bo chcemy to całość przeczytać. Najwyżej zrobimy jeszcze część trzecią, drodzy Państwo, ale jesteśmy zdeterminowani, ponieważ no, jest to dokument, jakby nie był historyczny. Logiczne, że interes publiczny winien dominować nad interesem prywatnym czy partyjnym, stąd ustrój Rzeczypospolitej w obszarze prawodawstwa ma organy takie jak Sejm, Senat oraz Prezydenta. Chodzi o to, by organy te nie wyprodukowały bubla prawnego, na przykład nie ratyfikowały niekorzystnej dla Polski umowy międzynarodowej. Gdy wszystkie ważne organy w państwie opanowuje jedna partia polityczna, cały ten system ustrojowy staje się fikcją i szczególnie należy wówczas patrzeć władzy na ręce, czy nie nadużywa władzy. Władza ma bowiem to do siebie, że się degeneruje, a władza absolutnie degeneruje się w sposób absolutny, rażący. Właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia. Ustawodawca w Konstytucji częściowo przewidział sytuację zmonopolizowania organów państwa przez jedną lub zgraną koalicję czyli przez partię. Mówi o tym artykuł 13 Konstytucji, w którym zakazuje się istnienia partii politycznych stosujących przemoc w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Jeszcze raz to przeczytamy. Zakazuje się istnienia partii politycznych stosujących przemoc w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. A to wtedy według nas był to już właśnie była stosowana przemoc w Senacie. Pojawia się pytanie, czy podpisanie przez premiera paktu fiskalnego jest realizacją polityki państwa? Odpowiedź jest twierdząca. Pytanie drugie. Czy Donald Tusk jest funkcjonariuszem partyjnym? Odpowiedź jest potwierdzająca. Jest nie tylko funkcjonariuszem partyjnym, ale jest przewodniczącym partii rządzącej. Pojawia się więc kolejne pytanie. Czy Ewa Kopacz, marszałek Sejmu, oraz Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, są funkcjonariuszami tej samej partii, co Donald Tusk, czyli PO? Odpowiedź jest twierdząca. Kolejne pytanie. Czy marszałek Sejmu i Senatu oraz posłowie PO byli poddani naciskowi przemocy, by głosować za wszelką cenę, nie zważając na tryb i formę za paktem fiskalnym, który wcześniej podpisał ich partyjny szef Donald Tusk? Tu niestety odpowiedź musi paść również twierdząca, ale wymaga ona dowodzenia, tak, dowodów. Ostrożne, te pismo, ono jeszcze ma jedną stronę, drodzy Państwo, za chwilę skończymy, żeby kontynuować to w części trzeciej. To pismo, dlaczego? Bo tu jest potrzebna dygresja. Przepraszamy, że tu zrobiłem dygresję, ale drodzy Państwo, to, co się dzieje teraz nad głosowaniem, nad Tuskiem i odwołaniem Morawieckiego, to jest właśnie stosowanie przemocy przez partię. Zwracamy tym partiom uwagę, że konstytucja nie zezwala w ogóle partiom wykonywać władzy w Sejmie. Znaczy, oni powinni być wszyscy bezpartyjni.
Ponieważ artykuł 14 Konstytucji mówi, że oni mogą wpływać jak lobbyści, więc powinni być zarejestrowani w Sejmie jako lobbyści partyjni, ale sam poseł i senator powinni być bezpartyjni. Ponieważ Konstytucja mówi wyraźnie, że partie mogą wpływać tylko, nie mogą sprawować rządu. To, że daje im ustawa o partiach, to jest przepis prawny niższej rangi. On jest jakby nieobowiązujący. Ważny jest tutaj właśnie ten przepis mówiący, że partie mogą wpływać na politykę, a nie decydować o polityce, ale drodzy Państwo, nie mogą absolutnie, i to jest w Konstytucji już zapisane, stosować przemocy, bo taka przemoc jest bezprawna i takie głosowanie jest bezprawne. Więc głosowanie przemocą nad odwołaniem Morawieckiego i głosowanie przemocą nad powołaniem Tuska jest pogwałceniem praw konstytucyjnych. Ta dygresja jest potrzebna, bo to było w czasie paktu fiskalnego uskutecznione, czyli cała ta organizacja bez respektowania procedur, tak w Sejmie, jak w Senacie, czyli nie 2/3, tylko 1/2, nie 3 dni przed projekt, tylko i tak dalej. To była przemoc. To była przemoc, to łatwo to stwierdzić, drodzy Państwo. I teraz też będzie to sam modus operandi, drodzy Państwo, funkcjonował w poniedziałek 11. Zwracajcie na to uwagę wszyscy, a szczególnie PSL-owcy, ale wszyscy, dokładnie wszyscy. Kończymy część drugiej, zapraszamy, żeby zakończyć to pismo do części trzeciej.